Przepraszam, stoperem miałem, jakie było pytanie? Pasja, moje całe życie, sposób bytowania, zarabiania, egzystencji, poznawania nowych ludzi, przyjaciół, możliwość podróżowania, no i tyle. Pierwsze biegowe wspomnienie to, jak mnie Mateusz Golniewski, mój były współlokator, zgrzał na stadionie w Świeciu i on wygrał, ja byłem przedostatni. Dlaczego biegi ultra? Bo jest to dyscyplina, gdzie czuję się doceniony. Jest to dyscyplina, w której ma znaczenie głowa, twoje podejście do sportu, to ile włożysz, tyle wyciągniesz z tego sportu. I wydaje mi się, że pod tym względem jestem dobry. I tak mi się wydawało, jak miałem chyba 16 lat, kiedy zacząłem bawić się w biegi długie. No i chyba z tego względu wybrałem biegi ultra. Jeszcze nie ma takiego. Jako że jestem idealistą, no to trudno mi idealistą, profesjonalistą, czyli no, osoba, która robi wszystko na pikuś. I nie przypominam sobie, że miał jakiś idealny start, aczkolwiek są biegi, które czuję się w miarę zadowolony, na przykład Łemkowyna, Chudy Wawrzyniec 2014-2013, zeszłoroczny start tutaj na Małej Rycerzowej. No, w każdym biegu widzę jakieś wady, więc trudno mi jeszcze. Jeszcze nie było takiego biegu, który bym był w 100% zadowolony. I to samo powiem, nie ma takiego biegu, który jest najgorszy, bo jest ich za dużo. Jest UTMB, gdzie zszedłem, gdzie ledwo co dobiegłem, gdzie ciągnąłem nogę za sobą. No jest Szczawnica, gdzie zszedłem i zjechałem z ekipą telewizyjną do mety, zamiast dobiec do mety. No jest takich biegów, bo jednak jakby nie patrzeć, ultra jest dosyć trudną dyscypliną i no jakby nie patrzeć, no zdarzają się wtopy i jak się biegnie na wynik poniżej swojego oczekiwania, no to często gdzieś te zejścia są, gdzieś te większe kryzysy są, więc trudno mi ocenić, jaki to będzie jeden bieg. Moje ulubione zawody? Chudy Wawrzyniec oczywiście. Przez to, że chyba to jesteśmy. Nie, Ultramazury. Ultramazury, moje ulubione zawody. Lament Świętokrzyski też, bardzo fantastyczne zawody. A poza tym biegi w Szczawnicy są fajne. UTMB jest bardzo fajne i z chęcią tam co roku wracam. I mam nadzieję, że za 2 lata tam wrócę i w końcu złamię te 24 godziny, o którym tak marzę. Więc chyba taka impreza. No i o lokalne Grand Prix Łubianka, Top Cross Torunia, Park Rany, to wyśmienity biegi, Park Rany na 5 km, Citadella Be Night też fajnie, bo nie trzeba podawać własnego nazwiska, jak się przegra. No duży portfel, gruby, bo wiesz, no jak biegniesz 100 km i masz w planie 17 godzin, no to trzeba zainwestować troszeczkę w, no na przykład na takim chudym, no to schroniska trzeba odwiedzać i kupić sobie kole, browarka, fryteczki, zupa za 16 zł w schronisku, no to no z czegoś to się bierze. Przez to, że mieszkam obecnie w Poznaniu, no to Wartostrada w Poznaniu. Moje jedno z ulubionych miejsc, bo jest płasko, a jako czołowy zawodnik ultra w biegach górskich trenowanie po płaskim jest bardzo istotne, więc trenuję nad Wartą. Złoty medal Mistrzostw Polski, ukończenie UTMB w ciągu poniżej 24 godzin. Mieć zdrowe kolana,
bo jak biorę ludzi na BlaBlaCar, to mówią mi, czy to jest zdrowe na kolana. No i tak troszkę zacząłem w to wierzyć, w ich przesądy i chciałbym mieć zdrowe kolana, jak skończę karierę. Biegowy idol, były czy obecny? No były, to był właśnie Mateusz. Mateusz, mój współlokator. Naprawdę fenomenalny zawodnik w dawnych czasach. W biegach dzieci, jak zaczynał, no to po pierwszym okrążeniu go nie było i to był mój pierwszy biegowy idol. A jak go zgrzałem, to przestał być pierwszym moim idolem. No, Benek. No, kiedyś będzie może moim idolem. Nie mam idolem, jestem sam sobie inspiracją. Po co mi idol? Media kłamią, więc nie ma co szukać idoli, inspiracji. Trzeba być samemu sterem i coś tam sterem. Czasem tak, czasem są chwile zwątpienia na zawodach i im się jest dłużej w tej dyscyplinie, jaką jest Big Ultra, tym cały czas zastanawiam się, czy faktycznie tą drogę wybrałem, jaką jest Biegi Ultra. No przez to, że no Biegi Ultra są dosyć ciężkie i te kryzysy są i będą. I coraz ciężej mi jest walczyć z przeciwnościami kryzysu. Taki oficjalny czy nieoficjalny? Kąpiele w Salco, masaże, wizyty w bodyworku, rolowanie, dużo picia izotoników, dużo snu. Ja generalnie bardzo dużo śpię. Co by nie patrzeć, wszyscy mówią, że jestem leniem, ale to nie jest prawda, że jestem leniem, bo to nie ma nic w związku z lenistwem, tylko trzeba dużo spać i naprawdę dużo, dużo śpię po 10 godzin i czasem nawet taką drzemkę zrobię dwugodzinną w ciągu dnia po treningu. To jest mój główny źródło regeneracji. Motylki. Żele pakuję. Trzeba się najeść. Nie, mam totalną pustkę w głowie, bo jestem, no nie mam jakichś takich grubszych przemyśleń, jeśli chodzi o zawody. No może czasem na treningach jakieś takie tabliczka mnożenia wejdzie, żeby troszeczkę pobudzić mózg, a tak to raczej unikam zamyślania się, skupiam się nad rywalami, nad pokonaniem dobrze, odpowiednio w czasie etapów i na tym się skupiam. No, jak one sobie radzą ze mną. No jest trochę tych butów. Dobrze mi się biega na asfalcie w Adidasach, Ultra Boostach. Mam dwie pary. A do biegania w górach S-Lab Ultra 2, dobrze mówię? Dobrze, to jest ten model. Też już drugi komplet mam i jestem zadowolony. Biegałem w Tatrach i jest to taki przystępny model do wszystkiego i wydaje mi się, że na tą chwilę jeden z ulubionych moich butów. No jest dużo tych modeli, co jakiś czas coś fajnego wpada i to zależy od mojego stanu paznokci. Zależy, jakie to są zawody i co serce podpowiada, aczkolwiek bardziej im starszy jestem, im dłuższa moja broda, zdecydowanie coraz częściej podpowiada mi rozsądek i o dziwo ostatnie czasy mam tak, że wygrywam na tym, iż podpowiada mi rozsądek. Chociażby ostatni Sky Marathon.
Tatrach, gdzie spokojnie sobie zacząłem. I wydaje mi się, że to jest sensowne. Im się człowiek jest wolniejszy, mniej dynamiczny, tym musi bardziej sugerować się głową. Rada? Nie, ja mam dawać rady. Jestem zbyt młody, żeby komuś dawać rady. Sam sobie jesteś inspiracją.